Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone działaniom rzeczniczym i self-adwokatom. Nic o nas bez nas to tytuł znanej w kręgach osób związanych z zagadnieniem niepełnosprawności książki Jamesa Charltona na temat opresji i władzy nad osobami z niepełnosprawnością. Tytuł ten to również hasło ruchów osób z niepełnosprawnością, które domagają się podmiotowego traktowania we wszystkich dziedzinach życia, w tym ruchu self-adwokackiego, czyli samorzecznictwa. Choć sens tego hasła wydaje się oczywisty, to jednak w praktyce często zdarza się, że wiele sfer ludzkiej aktywności wciąż nie jest w pełni dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Nie mają one możliwości pełnego wykorzystania należnych im praw. Działania realizujące zasadę nic o nas bez nas mają charakter z jednej strony rewolucyjny, konfrontacyjny, ofensywny i demonstracyjny, realizujący się poprzez strajki, pikiety, manifestacje, akcje protestacyjne. Z drugiej zaś strony posiadają charakter ewolucyjny, metodyczny, systemowy, co wyraża się poprzez przekształcanie wizerunku osób z niepełnosprawnością, kampanie medialne, tworzenie reprezentacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, aktywność stowarzyszeń, sieci czy federacji tworzących tzw. organizacje parasolowe. W społecznościach osób z niepełnosprawnościami pojawiła się już świadomość tego, że jedyną skuteczną drogą do zmian jest wzięcie swoich spraw we własne ręce. Dlatego coraz większego znaczenia nabierają ruchy społeczne tworzone i animowane przez osoby z niepełnosprawnością, których celem jest nie tylko walka o prawa obywatelskie, przeciwdziałanie ubóstwu czy braku dostępu do informacji, ale przede wszystkim domaganie się uznania polityki różnorodności. Zgodnie z nią różnorodność to wartość wzbogacająca zarówno mainstreamową większość, jak i różnego rodzaju mniejszości, do których zaliczyć można także osoby z niepełnosprawnościami. Istnieją dwie strategie działania osób z niepełnosprawnością na rzecz innych niepełnosprawnych. Pierwsza z nich to świadomy wybór drogi społecznika, natomiast druga polega na twórczym realizowaniu siebie, tworzeniu własnej autonomii i dawaniu w ten sposób przykładu innym. Społecznikostwo osób z niepełnosprawnością wyraża się w chęci działania na rzecz innych ludzi. Ewa Gorczycka i Tatiana Kanysz, przedstawiając wyniki przeprowadzonych przez siebie badań, piszą, że wśród największych sukcesów życiowych młodzież niepełnosprawna wskazała te, które są związane z nauką – 49%. Na drugim miejscu znalazła się samodzielność – 15%, a potem możliwość pomocy innym ludziom – 6%. I właśnie ten ostatni wynik wskazuje na to, że niepełnosprawność jest okolicznością zwiększającą wrażliwość społeczną i przyczynia się do zwracania uwagi na problemy innych ludzi. Jest to o tyle znaczące, że ponad połowa badanych pełnosprawnych studentów nie ma wiedzy na temat zachowań wobec osoby z niepełnosprawnością i ewentualnego udzielenia jej pomocy. Częściowo wyjaśnia to fakt, że prawie połowa sprawnych studentów nie ma żadnego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością. Paradoksalnie badaniami objęto studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, a więc uczelni, która z założenia kształci osoby zamierzające zajmować się osobami z niepełnosprawnością, a przynajmniej rozumiejące specyfikę ich problemów. Obrazuje to, z jakimi barierami o charakterze głównie mentalnym muszą się zmierzyć osoby z niepełnosprawnością, które wybierają drogę pomocy innym ludziom. Zwłaszcza jeśli tymi innymi ludźmi są ich koleżanki i koledzy z niepełnosprawnościami, którzy często jeszcze w naszym kraju doświadczają jawnej lub ukrytej dyskryminacji. Jak już zostało powiedziane, drugą strategią działania na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością jest osobiste dążenie do pełnienia ról społecznych cieszących się szacunkiem społecznym i dawanie w ten sposób przykładu wpływającego na zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnością wśród ogółu społeczeństwa. Miejscem społecznej widzialności i słyszalności osób z niepełnosprawnością intelektualną może być na przykład twórczość artystyczna, służąca jako element budujący ich tożsamość. Przykładem może służyć postać niepełnosprawnego poety Tadeusza Geniusza, który czując się dłużnikiem ludzi, którzy w niego zainwestowali, by mógł swobodnie tworzyć, chciał, żeby taką samą szansę mieli i inni twórcy ograniczeni niepełnosprawnością. Udało mu się wzbudzić społeczne zainteresowanie i w ten sposób powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Symbioza.
Kiedy wydrukowano po raz pierwszy moje wiersze, poczułem, że kimś jestem, pisze Tadeusz Geniusz. Doznałem wtedy po raz pierwszy uczucia pełnego szczęścia, świadomości, że nie istnieje na próżno. Poezja, to ona dodała mi pewności. Zresztą ocencie Państwo sami. Zwrócony dar. Naturo, ślepa starucho, to ja, twój bękart, a człowiek. W jaką wcieliłaś mnie formę, w drgającą skurczami materię. A wolę mi dałaś i rozum, na cóż mi on? Kamień szczęśliwszy, bo bólu nie czuje, a rozum? Narzędzie perfidnej tortury. O, gdybym oszalał, w ciszy bym trwał lub w rozkosznej euforii miałbym koronne widzenia. Stary mistrzu aniele, tytanie ludzkości, twe gorące serce cudów dokonało. Tworzyłeś piękno, którego tak bardzo było ci brak. Mnie cóż dano? Serce podobne do twego, z cudzymi rękami. Przewrotna naturo, to nic, że forma chybiona. Sam sobie wykuje bogaty kształt ducha, a tobie ten zewłok zostawię. Rafał Zięba w opracowaniu Terapia i teatr wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych zauważa, że milczenie rozumiane jako odbieranie prawa głosu osobom z niepełnosprawnościami i będące konsekwencją tradycyjnego podejścia do ich problemów zostało dobitnie przełamane właśnie na polu twórczości artystycznej. To ona daje osobom z niepełnosprawnością możliwość przełamania utrwalonych postaw psychospołecznych izolujących ludzi niepełnosprawnych, możliwość wyzwolenia ich z poczucia alienacji, samotności i bezradności. Przekaz z niej płynący będzie formą mówienia własnym głosem, we własnym imieniu, jednak wyłącznie pod warunkiem, że będzie dana im szansa, aby treścią swojej twórczości uczynili świat własnych, osobistych doświadczeń oraz że zostanie uszanowany ich swoisty, niepowtarzalny sposób wypowiedzi i odmienna interpretacja świata. W Polsce funkcjonują obecnie teatry, których aktorami są osoby niepełnosprawne. Ich działania oparte są w dużej mierze na budowaniu potencjału artystów oraz promocji twórczości osób z zaburzeniami rozwojowymi. Działalność teatralna osób z niepełnosprawnością jest swoistym manifestem oraz rodzajem emancypacji, dzięki której zmieniają postawę lub wywołują debatę społeczną. Jako sztandarowy przykład można podać działalność zespołu Teatr 21, który daje ludziom prawo do bycia innymi. Zatrudniając osoby z zespołem Downa, udowadnia, że każdy ma prawo spełniać swoje marzenia. To jedyny taki teatr w Polsce. Jego członkami są uczniowie oraz absolwenci szkoły Dać Szansę, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Zespół zaczynał skromnie w 2005 roku od nietypowych szkolnych przedstawień jasełkowych, a z czasem zaczęto w nim realizować spektakle autorskie. Przez lata teatr dojrzał. To już nie dodatkowe zajęcia z teatru, a regularna praca, za którą wszyscy aktorzy otrzymują wynagrodzenie. Podobnych przykładów można by podać więcej. Bogata zwłaszcza jest ekspresja twórcza osób z niepełnosprawnością, manifestująca się w sztukach plastycznych. Na przykład osobnym kierunkiem w sztuce jest twórczość osób cierpiących na schizofrenię albo art brut, czyli czysta, surowa ekspresja osób z niepełnosprawnością, która bywa mylona z malarstwem naiwnym. Podsumowując przegląd przykładowych form samorzecznictwa, należy po raz kolejny przypomnieć uznane powszechnie przekonanie. Głosi ono, że największą barierą jest często niemożność przekonania nas samych, czyli osób uważających się za sprawne, do tego, że osoby z niepełnosprawnościami również egzystują w przestrzeni określonych relacji międzyludzkich i społecznych. A przede wszystkim, że mają także swój własny, autonomiczny i niepowtarzalny świat. Z tą myślą pozostawiam Państwa. Dziękuję za uwagę. Mówiła Katarzyna Żabska.